Hej, cześć, witajcie z tej strony Żazga. Dzisiaj będzie miazga z tych oto dwóch paczuszek. I patrzę się na nagranie, ale się dziwnie czuję. Pierwszy raz jest taki kadr. No, w końcu wyciągnąłem sobie statyw, który bardzo dawno kupiłem i uznałem, że nagram taką oto tutaj unboxingową scenkę. Widzicie tutaj za mną giery, ale lecimy. Dwie paczuszki z grami. Dokleję do tego odcinka na koniec unboxing jednej paczuszki, także żeby nie był za krótki. Tutaj są bardzo kluczowe gry. Przynajmniej jedna jest kluczowa, bo ta druga to w sumie wypadło mi z głowy. Nie. Jedna jest bardzo kluczowa. Druga jest, można powiedzieć, bardzo ciekawą rzeczą, która jest dosyć rzadka z tego, co obserwowałem. Allegrosy. No i tak. Oczywiście ceny wam się wyświetlają bez przesyłki. Ja po prostu za samą grę, ile co się udało. I tutaj mamy tą mniej kluczową grę najpierw. Mianowicie... Ale poli będzie. Ulala. Mianowicie Titanic. Proszę bardzo. Titanic. Ładnie widać. Z kultowej kolekcji. Pisane przez COOL. Jak po angielsku. Kultowa kolekcja. Techland.com.pl. Więc seria wydawnicza od Techlandu. Co do samej kultowej kolekcji... Gdzieś ją miałem, ale musiałbym jej poszukać. Mam na pewno coś z niej. Nie wiem, czy czasem nie dwie gry. W środku waciki jako uszczelniacze. Dysk pierwszy. Spoczko. Takie ładne, białe płyty. I dysk drugi. Czyściutki. Dysk pierwszy mógł się nieco porysować przez... może wam tak pokażę. Dysk pierwszy mógł się porysować przez to, że latał tutaj w pudełku. Ja albo jakąś kopertówkę sobie wezmę i tu wsadzę, albo po prostu tak, no bo to nie idzie wsadzić dwóch płyt. Więc tutaj jest do ogarnięcia. Także to mamy już. No i teraz lecimy sobie z przesyłeczką kluczową dla mojej kolekcji, a bardziej dla tej kolekcji, bo tego mi brakowało. I z tego, co patrzyłem na forumowców gier, to numery 69 na pewno tam było. Na pewno, o, to paragon pod tym, spoko. O, mogę wam powiedzieć zresztą, ile dałem za gierę. 55 zł, bo to było z Allegro i tylko tyle, bo Smarta mam. Bardzo drogo, wiem, ale długo czaiłem się na ten tytuł. Nie ma go taniej. Więc, no, szczególnie tej edycji, bo to są... dwie różne reedycje. Jeszcze z Guild Warsów jest reedycja, której chyba nie mam, ale nie chcę się kupować drugiej tej samej gry po prostu. Więc poza numerem 69, 50, bodajże 94 i stówką oczywiście, to wszystko mam. Te numery są niewiadome, niby tam były plotki, że 50 numer to jest World in Conflict, ale nie ma tego nigdzie, to może miało być w produkcji, ale finalnie nie wyszło do produkcji. No i tyle, to w planach może było. Więc ja uznaję się za pełnoprawnego posiadacza całej kolekcji platynowej. Jedynie co, to ta reedycja Guild Warsów, może kiedyś sobie ją dokupię. To jest coś jak w stylu właśnie kolekcji klasyki, tam są te Dungeon Siege. Więc jedna jest bez dodatku, druga jest z dodatkiem, jedna jest bez dodatku i z inną grafiką. Mam wszystko już, ale to jest takie głupie po prostu. Już myślę, że to już jest takie kosmetyczne bardziej. Więc no, dobrze, otwieramy, bez gadania. Tak, i folii bombelkowej też sporo. No tak, wysunimy po prostu. Proszę bardzo, mamy Lineage The Chaotic Throne. Proszę bardzo. Z platynowej kolekcji. Jest to numer 46. Ja mam taką gafę ogólnie w kolekcji, bo Lineage 2 bodajże... Gdzie to jest? Jest jeszcze inne. The Chaotic Throne. Jest błąd graficzny. Jest długowłosy blond elf na okładce, z tego co pamiętam. Więc się różnią. Jest błąd literówka i ona ma numer 64, tak jak Mount & Blade. I ja myślałem, że no dobra, nie mam 46, no to pewnie to jest
to wydanie i sobie leciutko nożykiem naciąłem, podmieniłem tylko na obwolucie numery 4 i 6, ale będę musiał to z powrotem zmienić, bo się okazuje, że to wydanie ma numer 46, a tamto ma po prostu 64, tak jak Pound & Blade, to jest to po prostu błąd i tyle. I prawdopodobnie numer 66, który też brakuje do platynowej kolekcji, to powinien właśnie być ten Hatoic Throne. Więc no takie tutaj mankamenty z tą serią. Ale dobrze, pudełko o dziwo nie ma okładki z... Przepraszam, no. Dzięki za na zdrowie, bo wiem, że piszecie. Pudełko nie ma okładki z właśnie platynowej kolekcji o dziwo. Zazwyczaj gry mają, ale zdarzają się wydania, które właśnie nie mają. Ewentualnie może być też taki myk. Nie. Ale mogę jako ciekawostkę pokazać. Czasami w środku w okładce są, tak jak chyba z Supercellerem jest, że w środku jest zwykła premierowa okładka. Znaczy nie wiem czy premierowa, ale ten. Ale tutaj mamy grafikę. Pomimo tego, że w środku wewnątrz pudełka nie widać wewnętrznej strony okładki. Co jest dosyć intrygujące, czemu tutaj się postarali o grafikę w ogóle. Ale bardzo fajnie, bardzo fajnie. Musiałbym aż z ciekawości zobaczyć inne te gryzy z platynowej kolekcji. No i mamy tutaj taki oto pakiet. Obok pudełka w obwolucie mieścił się również poradniczek. Jeszcze sobie pozwolę obczaić tak płytę. Jak żyleta, nówka. Jedna ryska, ale to taka, nie wiem nawet czy to ma centymetr. Dobra, tutaj mamy, o nie, nienawidzę plakatów pokazywać, bo potem to muszę ten składać, tego nie ogarniam. Tu jakieś dupska na tym, ale tutaj mamy mapę. Mapę, proszę bardzo. O, jak się fajnie na tym kadrze pokazuje plakat. Dobra, napiszę co o tym kadrze w ogóle sądzicie. I tutaj mamy, no jak mówiłem, dupska. No, także, okej, okay. Plakat bardzo fajnie jest go mieć. Ten, bo jest po prostu obszerniejsze pudełko, obszerniejsze wydanie i bardzo ładne. Tutaj mamy karta pomocy podręcznej, czyli coś takiego, co się tak chyba nie powinno składać. O tak, taka książeczka. No i w środku mamy instalacja gry i różne chyba klasy postaci, coś takiego, wybór rasy, przepraszam. Human, Orc, Elf, Dark Elf, Dwarf i... Kamael? Ramael? Kamael. Nie wiem o co chodzi, ale... Okej. Okay. Lineage'a nigdy nie grałem, ja za MMO nigdy nie byłem jakimś fanem. Jedne MMO, które tak więcej grałem, to było Four Story swego czasu. Więc tak naprawdę ten... Jeszcze karta gwarancyjna oczywiście z kodzikami zdrapanymi. To jako już forma chyba ciekawostki bardziej. No ale fajnie to jest mieć, nie? Chyba tam nawet w tamtym Lineage'u też to mam, więc spoko. Dobrze, więc to tutaj do kolekcji platynowej się muszę go tam wstawić. No i jestem szczęśliwy, że platyna jest już za mną, bo była ona ciężka do zebrania. Ale jak na razie na ten moment najwięcej problemów sprawia mi ekstra klasyka z czerwonym paskiem. Z czarnym paskiem no też mi sprawia problem, no bo nie mam Shadow of Death i też nie mam z czerwonym paskiem Shadow of Death, a Heroesy są drogie. Znaczy drogo je ludzie wystawiają, no i to jest lipa właśnie, więc tutaj do czarnym paskiem naprawdę brakuje mi tylko Shadow of Death i Piratów z Karaibów i to jest chyba wszystko. Miałbym całą serię, całą kolekcję. Piraci z Karaibów tam się kiedyś trafią, co jakiś czas się trafiają z niecierpliwości. Gorzej z tymi Heroesami, jak już mówiłem. No a wiadomo, że jakąś wielką kwotę tego nie chcę kupować, tylko chcę mieć satysfakcję z tego, że upolowałem coś taniej niż to stoi w ogłoszeniach. No. Czy będę kupował jeszcze Guild Warsy? Jak się trafią, to czemu nie? Muszę najpierw obczaić, jakie ja mam edycje tych Guild Warsów, bo na przykład Faction na pewno mam, znaczy na pewno mam wszystkie z listy, tylko że nie mam właśnie tej reedycji jednej, nie pamiętam właśnie której to jest, czy Faction, czy zwykłe Guild Warsów, nie wiem czego to jest reedycja, będę musiał sobie to obczaić. No i takie dzisiejsze łowy, zaraz wam dokleję kolejny unboxing. Do zobaczenia. O, księgać daleko muszę. Siema, doklejam się do tego odcineczka, co przed chwilą widzieliście. Jeszcze na końcu tego będzie jedna doklejka.
Z tej strony drzazga, dzisiaj będzie miazga oczywiście. Dwie paczuszki mi przyszły. Także ten. Tak to właśnie wygląda, tu bardzo fajnie zapakowana. W torbę papierową. Szybko pyk, 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 cyk, cyk, cyk. Nawet chyba z jakiegoś DHL-a. Gdzie to się tu otwiera? Takie torby. No dobra. Okej. Cyk, 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 cyk. Mamy... O, dobra. Tutaj mamy... Tachyon de Fringe. Dokładnie Tachyon de Fringe. Nie wiem, jak się to czyta to pierwsze słowo, czy to jest nazwa własna może. O. Jest to gra z ekstra... przepraszam, z kolekcji klasyki komputerowej 2001. Już kurde, tych ekstra klasyk ostatnio tyle nakupowałem, że mi się to ciągle wlatuje w usta. Plącze się to na język. To jest generalnie... Darmowa gra sieciowa? O, do tego akurat nie wiedziałem. Jakiś Jake Logan, Gwiezdny Podróżnik, jeden z najlepszych, najmniejszych pilotów. W galaktyce przebywamy bezkreśnie odchłanie w przestrzeni kosmicznej. Taka tematyka. Może bardzo. No i generalnie... sporo tego tutaj jest. Proszę bardzo. Mamy tak, płytę z grom. Kluczy, keycode, płytka w bardzo ładnym stanie. Tutaj mamy darmowy dodatek do gier, zawiera instrukcję. Taką płytkę. I co ważne, jak to zobaczyłem, to chciałem sobie to głównie temu kupić. Katalog klasyki komputerowej. Dosyć śmieszna grafika zrobiona, taka prowizorka trochę. Ale mamy tutaj, tak, mamy tutaj listę gier. Okej. Mamy tutaj kolekcja klasyki komputerowej 2001. No 2001. I 2001. Okej, okay. Różne miały te odcienie, te takie na dole plakietki. No i też mamy EA Classics ogólnie. Może wam to tak zaprezentuję. O. Nawet ładnie widać. A z drugiej strony też mamy EA Classics i coś takiego. Ogólnie bardzo fajny, że tak powiem, relikt. Możemy nawet na przykład sprawdzić, że Książę i Tchórz kiedyś kosztował 24,90. O, już widzę, że kolekcją klasyki komputerowej będę miał ogromne problemy, żeby ją skompletować. Bo na przykład Heroes of Might and Magic 1 wyszła, bardzo bym to chciał, ale ani razu tego jeszcze nie widziałem na żadnym portalu akcyjnym. Gable Pack jakiś też nie widziałem, Ikariusa też nie widziałem. Księcia i Tchórza widziałem, ale bardzo drogo. The Warriors jakaś gra, tym bardziej. Reflux kojarzę, Mortyra też widziałem, nawet stoi nadal. Spec Ops widziałem, stoi nawet. Mypha mam. Fighting Force też widziałem nieraz. Broken Sword też się zdarzyło. Tomb Raidery mam. Obydwa Vegas Games pierwszy raz widzę. Wars United widziałem już. Commandosów chyba mam. Tak, mam, nie? Czy nie? Już nie pamiętam. Aha, jadą do mnie jeszcze. Revenant, Soul River, Mortal Kombat 4 widziałem ostatnio. Thief, Gangsters widziałem, Championship Manager, Screamer Rally, no to trzeba mi z ekstra klasyki. Delta Force widziałem, Tachyon to mamy, Armored Fist 3 to nie widziałem ani razu. No i tu jakieś samolotowe, spoko. Jeszcze mamy tutaj coś takiego. Taki oto katalożek Cenega, gry komputerowe. Wiosna, lato 2002. Tutaj mamy takie oto tematy. Black and White, też dosyć ciężka do zdobycia gra, tanio. Heroes 3 Complete, ale bym chciał tego boksika, co tu jest. Kurde, naprawdę. To jest taki boksik fajny. W kolekcji super, no zresztą moja top 1 gra, nie? No ale... Sims Eldorado. Edycja specjalna, a tutaj taki dział poświęcony Simsom. Simsy jedyneczki z ostatnim łupem chyba mam wszystkie, muszę jeszcze obczaić. I jeszcze mamy tutaj, kurde, ale fajne wydanie. Mamy jeszcze tutaj jakąś taką pocztówkę. Bardzo fajne,
podoba mi się, że tak tyle tutaj było tych dodatków. Te katalogi są bardzo pomocne, bo dzięki temu można sobie namierzyć inne tytuły. Prawdopodobnie zeskanuję i zrobię nowy post na Łowcach Gier, bo ostatnio się tam bardzo dużo udzielam. No i dobra, ostatnia paczuszka, nawet nie trzeba używać, bo ja tutaj z boku otworzyłem. I tutaj mamy już generalnie, wyciągając, w kartonie to jeszcze było obite, znaczy nie obite, ale chowane w karton. Tak, tu już nic nie ma. Mamy tutaj 4 gry i one kosztowały niedużo, niedużo z tego co pamiętam. O, to jest jakiś worek, spoko. Dobra, nożyczki na bok. To jest generalnie 4 gry. Cenę wam na pewno zapodam na ekranie. Proszę bardzo. I tutaj mamy tak, twierdza kolekcja HD z pomarańczowej kolekcji klasyki. Twierdza kolekcja HD zawiera zremasterowane w jakości HD gry twierdza HD i twierdza krzyżowiec HD plus krzyżowiec Extreme. Nie wiem, czy tego czasu nie posiadam. To swego czasu jeszcze było dostępne w folii, więc no, szło to dorwać, ale jeszcze chodzi. Czy to jest na Steama? Tak, to jest na Steama niestety. Znaczy niestety mówię, w sensie, no bo to już na pewno kluczyk jest wykorzystany, ale ja chyba to mam z tego co pamiętam. Strongholdy. No na pewno mam Władcę Wojny, który mi się mega podobał. No kluczyki tu są. O, nawet jest z MediaMarktu to było. I jest cały blakły Paragon. O, taka ciekawostka i kosztowało to 35 zł. To była taka standardowa cena swego czasu za pomarańczową kolekcję klasyki. Także tutaj ani promocja, ani jakoś drożej. Normalna cena. Mamy sobie to tu. Dalej mamy... Właśnie tu nie jestem pewien, czy to mam. Ale wydaje mi się, że chyba nie mam. Anno 1503 z EA Classics. Nowy świat. Anno na pewno mam z Ekstra Klasyki, a z tego mam chyba inne Anno, ale nie jestem pewien. Oczywiście okładka jest w języku polskim. To była bardzo fajna cena, dlatego to kupiłem. Mamy tak, bardzo ładnie wyglądający poradniczek w formie takiego dzienniku. No i płyta też taka ładna, brązowym tutaj akcentem ujęta. W bardzo ładnym stanie, parę rysek jest, ale nie jest źle. Okej, okay. Tutaj mamy tak. Dziennik okrętny, numer seryjny z tyłu, spoko, taki poradnik pewnie. Mamy tutaj, co my tutaj mamy? Aha, dobra, już widzę, że jest problem jeden, bo brakuje tutaj w tej kopertówce dysku drugiego. No to jest lipa straszna. Tylko ja nie wiem, czy ja tego czasem nie miałem też niekompletnego, może akurat będę miał... Wszystkie dyski. Ja nie wiem właśnie, czy nie mam tego, ale kurczę, szkoda. No ale na półkę pudełko jest. Anno 1503 mi się wydaje, że w innym wydaniu też mam, więc pół biedy. Ale naprawdę szkoda, że nie ma płyty. To i tak cenowo było spoko. Ale są tu jeszcze takie dwa tytuły, co ciekawe. Znaczy, jeden to tam kompletnie nie moja bajka, a mianowicie FIFA 12. To w ogóle kompletnie nie moja bajka. Numer seryjny. No i oczywiście płyta z grą. No, wszystko git. FIFA 12. Nie, niech sobie jest. No i tutaj... aha, wydanie jakieś niemieckie. Znaczy okładka po niemiecku. Patrizier 2. Trójka chyba wyszła z kolekcji klasyki. Tak mi się wydaje, że ją mam. To chyba była trójka, bo nie jestem pewien. Kurde, nie pamiętam, jak się to nazywało. O, czekajcie. Nie to. O Boże. Patrician 3, tak. Więc dwójeczki nie miałem. Też to chciałem dorwać. Co jest w środku? Płyta nawet ładna. Taka srebrna. Tak nie spoko. Dobra, no, lekkie tutaj zawiedzenie się brakiem płyty. No ale będzie pisane. Z tego co pamiętam, to kosztowało niedużo, więc pół biedy, ale do pomarańczowej kolekcji klasyki mam kolejny tytuł, mam Patrizera dwójeczkę, no i to Anno na półeczkę będzie po prostu, no niekompletne, no trudno, nie? Dobrze. Witam, z tej strony Jazga, dzisiaj będzie miazga z tej oto jednej paczuszki, to albo doklejam do jakiegoś odcinka na koniec, albo jest początkiem jakiegoś odcinka. Paczuszka pierwszy raz z tej strony kupowałem, finta.pl.
tam są wymiany za punkty. Czy przepraszam, wymiany za punkty, po prostu się można kupować przedmioty takie używane. No i pierwszy raz z tej strony kupowałem. Jeszcze jedna paczka powinna przyjść. To tam było chyba 5 zł czy coś, plus 5 zł Poczta Polska. Jakoś tak to było, nie pamiętam już. W każdym bądź razie no, chciałem przetestować, a w sumie fajna, tania sprawa się wydaje, więc kupiłem. A fajne też gry takie, mam wrażenie, że ta strona była mało ta strona jest mało znana i po prostu ludzie nie kupują tam zbyt często i się fajnie trafiło. Kurde, jak to jest zapakowane w taką papierówkę. Dobra. Co mnie ten przeraziło na start, to że płyta lata, to tak niefajnie zbytnio, ale co zrobić, teraz zobaczymy. Pół biedy, że to nie była jakaś duża cena, ale zawsze lepiej by było znaczek w ogóle, dawno znaczka nie widziałem. Proszę bardzo, Myth The Fallen Lords z kolekcji klasyki komputerowej, którą sobie zbieram z 2001 roku. Myth sam w sobie potem w kolekcji klasyki się, o tak będzie widać, pokażę, w kolekcji klasyki się pojawił, no i tutaj też w swoim poprzedniku też się pojawił. Okej, płyta latała, bo wypadła, ale nie jest porysowana, ma tam kilka rysek, ale jest bardziej upalcowana, ale spokojnie odpali tak na moją ocenę, a tu się nic nie wyłamało, więc w sumie nie wiem czemu latała. O, tak się płyta prezentuje. No i z samej serii 2001 mam, może wam to pokażę, tutaj. O, tak wam to pokażę. Tutaj mam z 2001 roku. Tu jest z roku 2003. Te ciemno-niebieskie. A tutaj na samym dole te białe to są z 2000 chyba. Nie, te są po prostu bez daty, no. Także do tej kolekcji to Myth wędruje.